Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten upalny dzień. Słuchajcie, taki upalny dzień, czarna gitara, to nie jest nic najlepszego na świecie. Pod krew na szczęście nie, ale pod tutaj łez nie ma, nie płakałem. Ale pod tutaj po prostu się ma we znaki. Mam nadzieję, że ten pod zejdzie, bo gitara jest nówka sztuka niechodzona, czarna w macie. Z Guitar Centera oczywiście, bo gitary Solar w Polsce można w bardzo dobrych cenach w Guitar Center kupić w całkiem niezłym wyborze. Tych gitar trochę już jest na kanale, no i generalnie upierdzieliła się totalnie. Nie dość, że wiecie, no na czarnych gitarach to w ogóle widać wszystkie paluchy, na czarnym macie to już w ogóle, ten czarny mat się jak zwykle będzie wycierał, wszyscy, którzy czarne gitary w macie mają i w ogóle czarne gitary używają, no to wiedzą o co chodzi. Ja czarne gitar nie lubię, mają tyle różnych tam fajnych tych fałek, nawet jest taka przepiękna taka czerwona i znowu dostałem czarną. No ale cóż, na szczęście w serwisie mamy, słuchajcie, środki do matowego lakieru, bo do matowego lakieru raczej staramy się używać specjalnych środków, które jakiś tam producent wymyślił po to, żeby one właśnie takie były. Mamy taki środek i wyczyszczę tą gitarę i oddam ją w piękności i w całości. Gitary Solar, jak powiedziałem, no jest ich kilka, cała historia gitar Solar, no to nie wiem, czy tam jakoś trzeba ją specjalnie, słuchajcie, opowiadać. No jeden z takich youtuberów znańszych, Szwed chyba, z tego co kojarzę, Ola niejaki, no i on ma takie swoje gitary, nie, wiecie, no różne są gitary różnych youtuberów, jeszcze nie ma gitary XTP, miejmy nadzieję, że być może kiedyś się również pojawią, natomiast Ola Englund sobie zrobił kiedyś, Englund, sobie zrobił kiedyś, ciekawe jak on by powiedział na przykład moje nazwisko, nie wyjawiam wam mojego nazwiska, ale no chociażby nie wiem, jakby powiedział przeciętne polskie nazwisko, jakie może być takie trudne, Szczęsny. Więc generalnie no jakiś czas temu zakolarobował sobie z firmą Waschburn i dzięki tej kolaboracji najpierw zrobił model sygnowany, który potem przerodził się w całą serię gitar Solar właśnie, które są już jego produktem. Podobne rzeczy zrobił kiedyś na przykład niejaki Chapman. Jeszcze się dziwię, że na przykład HP, niemiecki youtuber też bardzo znańszy, nie ma swoich gitar. Na przykład też się dziwię, dlaczego na przykład Tom Quayle nie ma swoich gitar jakoś tam. No widocznie to nie jest jakoś ich też zajawka do tego, żeby swoją markę gitar, no bo oczywiście wiadomo, że Ola Englund nie robi tych gitar w żaden sposób, żeby swoją markę zrobić, no to na pewno
trzeba się temu poświęcić gdzieś tam w jakimś sensie, a być może ci muzycy, o których teraz powiedziałem, nie mają akurat tego sensu. Dlaczego też wspomniałem Toma Quayle'a? Bo Tom Quayle będzie w Guitar Center niedługo, więc jakbyście sobie chcieli wpaść i zobaczyć, jak gra, myślę, że warto, to będą takie warsztaty zorganizowane. Sprawdźcie stronkę Guitar Center. Sprawdźcie stronkę Guitar Center też z różnych innych powodów, bo na przykład jest tam wyprzedaż, a na przykład jeżeli będziecie chcieli coś sobie z tej stronki kupić i wejdziecie przez RF-linka, który jest w opisie do odcinka, o jaki rym, yo, to będziecie mogli, wiecie, tutaj pomóc kanałowi, bo tam 1% z tego, co zakupicie, pójdzie do mnie kiedyś tam, jak się uzbiera jakaś sumka, więc to tak. Wracając, słuchajcie, do tej gitary, mam dzisiaj gitarę wreszcie w moim ulubionym kształcie, czyli w kształcie V, mimo tego, że ostatnio wróciłem i zakochałem się znowu w kształcie SG, no to V-ka jest moim ulubionym kształtem. Wszyscy, którzy oglądają filmiki, wiedzą o tym, że ja zawsze te V-ki propsuję. Z V-ką da się siedzieć, to zawsze pokazywałem, trzeba tak siedzieć troszeczkę ten, jak się siedzi, tak wiecie, tak, no to tak trochę ta V-ka gdzieś tam, ale no da się siedzieć, może nawet trochę, może, no nie, no tak wiecie, no trzeba tak siedzieć troszkę tak z nóżkami, nie? Ale wtedy jest też tutaj fajny, tu jest też fajny dostęp. Z V-ką da się bardzo dobrze stać, akurat no tego to zdjąłem, ale widzieliście już, no bo pierwsze nagranie było zrobione na stojąco, na skacząco, no może tak naruszająco się bardziej. I też V-ka wtedy fajnie tutaj wchodzi, wiecie, tak w nogę i jak się jej nie ma oczywiście zawieszonej gdzieś tu, no to też się dobrze opiera i też ta pozycja tego gitarzysty tutaj jest całkiem niezła, do tej, znaczy tej ręki gitarzysty do gitary się zgadza, więc V-ki nie są takie złe, jakby się niektórym mogło wydawać i nie są to instrumenty, wiecie, totalnie nie do grania. V-ki trzeba kochać, jak już się pogra na V-ce i się w niej zakocha, to się ją lubi już do końca świata. No i generalnie każda szanująca się firma ma w swojej ofercie również V-ki. Każda szanująca się firma ma również SG w swojej ofercie, a Solar nie ma jeszcze SG, więc może jest to szansa na moją sygnaturę. No mam takie marzenie, co? No nie mogę się przyznać, że mam takie marzenie, żeby mieć sygnowaną gitarę zrobioną przez kogoś. Byłoby to całkiem, myślę, fajne. Natomiast tak, w tej gitarze, szanowni państwo, mamy mostek Evertune. Jest to mostek, który tak, po pierwsze u mnie na kanale jest sporo na jego temat, jak się go ustawia, a po drugie oczywiście na TV Guitar Center jest też sporo, Tomek Andrzejewski też przedstawił w bardzo przystępny sposób, jak się go robi. Na kanale zaprzyjaźnionym CTG TV chłopaki nie Jacek i nie Paweł też są bardzo, bardzo zajarani tymi właśnie mostkami. O mostkach Evertune możecie też posłuchać w moich rozmowach z Kazonem z zespołu Nocny Kochanek, bo chłopaki również są zakochani w tym mostku. Słuchajcie, no to jest mostek, który się nie rozstraja, tak? W odpowiednim ustawieniu robi to nam to, że jak sobie... to tutaj jest cały ten sam dźwięk, czyli nie ma wibracji. Oczywiście można tutaj ustawić to wszystko w ten sposób, że ta wibracja jest i oczywiście można wibrować strunę. No być może są pewnego rodzaju ograniczenia, jeśli nie wiem, tak gdzieś w jakąś kwartę, gdzieś w jakichś takich już totalnie bluesowych solówkach chcecie podciągnąć dźwięk, no to być może się tego nie da zrobić, ale można to normalnie do wibrowania i do podciągania ustawić. Jest to bardzo dobre rozwiązanie do grania riffów, na przykład, bo jeżeli nie mamy riffów takich, wiecie, ściągano Black Sabbathowskich, ja lubię takie riffy grać akurat, ale jeżeli nie mamy takich riffów, no to nie mamy problemu w studiu z nagraniem partii, nie ma żadnego problemu, jeżeli raz już nastroimy ten instrument, że gdzieś tam nam się coś, wiecie, rozmyje jedno z drugim i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tutaj siedzi, wszystko tutaj stroi. Tak jak powiedziałem, można ten mostek ustawić równie dobrze do normalnego działania i on też wtedy bardzo dobrze trzyma strój. Jest to jedna z tych ostatnich, że tak powiem, wynalazków różnych, różne te wynalazki gitarowe są w gitarach elektrycznych dla konserwatystów gitarowych, pojawiają się. Jest to jedno z tych rozwiązań, które rzeczywiście jest całkiem niezłe. I no mówię, to nie jest dla wszystkich, nie do wszystkich gitar to pasuje, nie wszystkim to przypasi, ale to jest całkiem przyjemne rozwiązanie. Zanim sobie omówię tą gitarę, to jeszcze was tak, namówię na to, żebyście wzięli udział w konkursie
zarówno moim, gdzie można wygrać Zooma, i o tym będzie po nagraniu, które zaraz usłyszycie, ale również sprawdźcie, jaki konkurs w tym momencie ma właśnie Guitar Center, bo jest całkiem niezły konkurs na nagranie lekcji gitarowej, około gitarowej, i można wygrać też całkiem przyjemne urządzenie akurat od firmy Boss. Jeżeli już mówimy o urządzeniach, to jak zauważyliście, pierwsze nagranie zostało zrobione na moim najnowszym urządzeniu zakupionym niedawno, czyli na Tonexie. Z tym Tonexem przychodzą pluginy, między innymi plugin Tonex i między innymi plugin Amplitude 5. A że ja staram się, aby te filmiki były cały czas rozwijające się, aby się tu pojawiały nowe, różne ciekawe rzeczy, aby się tu po prostu, wiecie, żeby cały czas się coś działo i żeby poza tym, że w tym momencie wam opowiadam po raz milionowy o jakiejś tam gitarze, to żeby cały czas pojawiały się nowe elementy, które gdzieś tam w zboczku jeszcze czegoś was uczą. Więc ostatnią moją zajawką jest TC Electronic Mimiku przepuszczony na dwa kanały, wpięty liniowo w interfejs Audient Sono, i grając w ten sposób mam troszeczkę rozbity sygnał. Ten rozbity sygnał nagrywam i zapinam pluginy. I moją, no chyba nagrałem w tym momencie takich próbek z 8, więc one się zaraz będą przewijały i będę to wykorzystywał. Taką tą zajawkę właśnie. Generalnie jest to tak, że w jednym kanale jest zawsze Mr. Hector. Na jednym ustawieniu jest to kanał lewy, a w prawym kanale jest to, co widać, czyli zmieniają się pluginy, zmieniają się jakieś symulacje wzmacniaczy. No i sprawdzamy sobie, jak to po prostu wpływa nam na dźwięk. No bo wiecie, dźwięk to nie tylko deska, nie tylko pick-upy, nie tylko ręka, ale też wzmacniacz, symulacja wzmacniacza, efekty, użyta kolumna, użyta symulacja kolumny i tak dalej, i tak dalej. Wielu z was oczywiście nagrywa również swoje demówki, swoje rzeczy, gracie w kapelach, więc mam nadzieję, że to będzie taki element, który też czegoś tutaj nauczy. Posłuchajcie tego później, ogłoszenia folkpasterskie, i jedziemy dalej z odcinkiem.
Spodobał, bardzo będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, pod odcinkiem. Jeżeli kanał się podoba i to, co robię, ma dla Was jakiś sens, wbijajcie subskrypcję i zostańcie z nami na dłużej. Zapraszam oczywiście na grupę Fogowicze na Facebooku, gdzie można dzielić się swoimi gitarowymi problemami. Wszystkich, którzy mają ochotę kanał wesprzeć, zapraszam na Patronite, gdzie możecie dyszką, trzema dyszkami zasponsorować działalność tego kanału i pozwolić wszystkim oglądać te odcinki regularnie. Jestem mega, mega wdzięczny wszystkim patronom za to, co dla mnie robią. Lista patronów oczywiście na końcu odcinka, ale zabawa patronite'owa w tym miesiącu to taki oto wzmacniacz Carlsbro. Oldschoolowy, na 10-calowym głośniku. Takich wzmacniaczy już się nie robi. Zarówno fajny design, jak i ciekawe, nietuzinkowe brzmienie. Zapraszam również do klikania wsparcia pod odcinkiem, zarówno jednorazowego w podziękowania, jak i takiego dłuższego. Oczywiście ten kanał to konkursy. W tym miesiącu mamy konkurs Bliżej Mi do Basu. Konkurs Bliżej Mi do Basu. Link po Woodstocku, po odcinku z Zoomem B24. No będzie w opisach, więc śledźcie kanał. Taki oto właśnie multi-efekt dla basistów będzie główną nagrodą, więc całkiem mam nadzieję, że grubo. Zresztą to naprawdę fajnie gada, o czym przekonacie się w tymże właśnie teście, na który zapraszam. Drugą nagrodą jest kabel firmy Klotz, dedykowany dla gitarzystów i basistów właśnie. No i słuchajcie, no dwie nagrody to już całkiem sporo, ale jeszcze mamy nagrodę numer 3. I tych nagród jest również 3. Są to koszulki z Bobem Marleyem, ufundowane przez polskiego producenta ubrań firmę Wool. Ubrania są nie do zajechania, że tak powiem. Bluzę noszę 2 lata i ani się nie chcę rozciągnąć, ani skurczyć, ani zniszczyć. Wygląda jak nowa. I takie oto koszulki można wygrać 3. W sensie, no 3 osoby wygrałem, więc nagród jest tak naprawdę
5. W opisie odcinka macie również linki do zniżek, w opisie odcinka macie linki do moich social mediów, w opisie macie różne inne ciekawe rzeczy. Polecam czytać i sprawdzać, co się dzieje na bieżąco. Jeżeli macie problem ze swoją gitarą, zapraszam do serwisu gitarowego w Łodzi, Gitarowa Mgła. Naprawimy, sprawdzimy, zobaczymy, dopieścimy, na pewno da się. Oczywiście, jeżeli macie ochotę zakupić coś gitarowego, zapraszam na mojego OLX-a. Na moim OLX-ie w tym momencie będzie się pojawiało dużo rzeczy, gdyż postanowiłem trochę się powyprzedawać, więc będzie tego całkiem sporo. Wbijajcie, sprawdzajcie. Nie będę już przedłużał, chyba powiedziałem o wszystkim. Dziękuję wszystkim również za dary, które przekazujecie mi, które ja później przekazuję wam na nagrody. No i generalnie, słuchajcie, jedziemy dalej z odcineczkiem. Jest jeszcze jeden sposób, w jaki możecie pomóc temu kanałowi się rozwijać. Mianowicie, jeżeli ktoś z was robi zakupy w Guitar Center, to jest link, tak zwany ref link, i jeżeli kupicie coś przy pomocy tego reflinka, no to ja będę miał z tego 1% dla siebie. Jeżeli coś tam robicie, jakieś zakupy, to pamiętajcie o tym, dawajcie tego linka znajomym. Link jest w opisie. Można w ten sposób wspomagać Gitarową Mgłę, do czego zapraszam. Więc co my tutaj mamy, jeśli chodzi o specyfikację? O specyfikację mamy tak. Mahoniowe body. Tam sobie zerkam. Gryf jest z klonu, podstrunnica jest z hebanu, najprawdopodobniej jest to heban Makassar, bo ma te takie brązowsze rzeczy. Gitara wyprodukowana jest w Indonezji w fabryce na W. Po numerze seryjnym je poznacie. Gitara ma blokowane klucze sygnowane przez Solar, główkę pointy z sześcioma kluczami po jednej stronie w rewersie, czyli po drugiej stronie. Siodełko nie ma napisane żadne tutaj tusku ani grafit, ale wygląda na takie solidne. Na podstrunnicy nabite jest 24 progi Jumbo. Nie wiem, czy to są progi stalowe, nie sądzę, bo nie ma tego napisane w specyfikacji, że są one, stalowe. Są to nawet progi Extra Jumbo, tak? One się nazywają Extra Jumbo, Super Jumbo. Są naprawdę bardzo, bardzo duże. Od razu wam powiem tak, ta gitara przyszła dzięki temu mostkowi Evertune właściwie nastrojona. Wyciągnąłem ją z kartonu, nikt jej nie wyciągał przede mną z tego kartonu i była właściwie nastrojona. To jest bardzo dobry wynik. Zarówno gryf, jak i mostek wytrzymały różne podróże z tejże Indonezji. Troszeczkę ja bym obniżył w niej akcję strun. No oczywiście, słuchajcie, w takich gitarach od razu warto zrobić konserwację podstrunnicy na przykład, no i ustawić, założyć swoje nowe struny, ale przyszła ona całkiem niezłej tutaj w formie i byłem tym bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Też z tą akcją jest tak, że słuchajcie, każdy lubi różną. My na przykład w serwisie mamy taką fazę, że lubimy ustawiać jak najniższą się da według nas, bo uważamy, że jeżeli ktoś sobie będzie chciał podwyższyć, to nie jest to jakimś wielkim, problemem. Też nie będę ukrywał, że w przypadku podstrunnic z progami Jumbo i takimi Super Jumbo, czyli z bardzo, bardzo dużymi progami, czasami może się komuś wydawać na oko tak zwane, że progi, znaczy, że struna nad progami jest wysoko, bo patrzy się od strony podstrunnicy, a tutaj już tego progu jest całkiem sporo. No i też to powoduje, że taki wizualnie jest, wiecie, wrażenie, jakby się po prostu, jakby to było za wysoko. Nic tutaj cię nie rozstrajało podczas grania, no ale to może przez Evertune'a. Natomiast też nie odczułem jakoś specjalnie, co prawda nie grałem żadnych solóweczek dzisiaj, jakoś tak mnie solówkowo nie naszło. Natomiast generalnie nic mi tutaj nie przeszkadzało w tej akcji. Obniżyłbym ją, bo lubię obniżać dla wyższych standardów, ale po pierwsze myślę, że się da, a po drugie jest naprawdę jak na gitarę, która wychodzi z kartonu, było bardzo, bardzo zaskakująco. Dwa przetworniki Duncan Designed, tutaj akurat nazwane Solar Duncan, ale to są takie same przetworniki jak Duncan Designed. Tak jak powiedziałem, mamy
ten mostek Evertune'a. W gitarze są rozłączane cewki. W gitarze jest też, szanowni państwo, pręt dwustronny, czyli taki ten nowocześniejszy, czyli taki, który no nie tylko, że się napina, tylko on też pracuje przy luzowaniu i nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. No generalnie te stare pręty... Tu jest tak, że można odkształcić w jedną i w drugą stronę i ma się nie tylko, w pewnym momencie nie jest tylko tak, że się już pręt luzuje. Tu nie ma takiego punktu totalnego wyluzowania śruby, tylko po prostu jest tak, że cały czas można pracować i w obu tych płaszczyznach gdzieś tam jest więcej tej kontroli. Nie wiem, czy to jest dobrze wytłumaczone, no ale mniej więcej to tak wygląda. Nie ma inlay na podsunicy, nie ma dzisiaj też ze mną Miguela, pewnie by mu się to podobało, nie wiem, czemu mu się podobała fałka, bo on fałek nie lubi, ale tutaj no jest taki kastecik, znaczek Oli Endlunga chyba. Natomiast są luminescencyjne markery tutaj. Szanowni państwo, zapraszałem już na mojego Elixa. Na moim Elixie wystawiłem niedawno Marka Piątkę, czyli Mesę Boogie Mark 5. Tutaj sobie stoi ten Mark 5. No i generalnie to jest tak, że wiecie, no ja... No jakoś nie jestem mesowy. Tego Marka Piątkę to mam tak, że też go kocham i nienawidzę raz na jakiś czas. Sobie go podłączam. On musi mieć kolumnę na V30 jednak. Gdzieś tam nagrałem ostatnio go na ISO kabinetach i no nie było to jak nagrywałem, ale potem jak odsłuchiwałem nagranie, to stwierdziłem, kurczę, i teraz go przepiąłem do tej kolumny normalnej 1960 z V30 i z T75, no i gra to, jest to wzmacniacz, ja go chcę sprzedać, ale jest to wzmacniacz, który gra. To jest wzmacniacz, który nie oszukuje, tam jest naprawdę bardzo dużo brzmień, no są one jednak amerykańskie, ale no jest tam bardzo dużo do ukręcenia i jest tam, no jest to konkretna maszyna. Ten wzmacniacz nie jest tani, w tym momencie jest to chyba najdroższy sprzęt gitarowy, jaki posiadam, tak mi się wydaje. Natomiast no postanowiłem, że jednak go gdzieś tam na tego Elixa wystawię, ale zanim on się sprzeda, to będę na nim teraz tutaj całkiem sporo grał i nagrywał, bo no nie oszukuję i dobrze czyta przetworniki i generalnie jest tak, że no wpiąłem się z, na przykład tak, z gitarą moją, z Gibsonem na bazokowych pick-upach, no i tam czuć było, że brakuje tego mięsa, czego na przykład z Labogi dopalonej mi do końca nie brakuje, nawet z niedopalonej. Gdzieś tam mało było tego. Potem wziąłem się z gitarą z EMG i mówię, o, na tych samych ustawieniach robi robotę. Tutaj też są mocne przetworniki, zaraz je pomierzymy, zaraz sprawdzimy w ogóle tą gitarę. I też to zrobiło robotę. Dodatkowo jeszcze fajnie się rozłączają, więc też można sobie to sprawdzić. Więc szanowni państwo, teraz przed wami moje rzępolenie na Mesa Boogie Mark 5. Nie widać, co zmieniam, ale zmieniam tam tymi głównie psztyczkami, elektryczkami i dzieje się. We'll be right back.
No dobra, to mierzymy, ważymy i zobaczymy, co tutaj się dzieje generalnie tak. Powiem, że ten gryf jest bardzo wygodny, sportowy, bardzo ultra płaski. I no jeżeli lubicie tego typu gryfy, no to tutaj jest to na pewno gryf, który trzeba obadać, czyli trzeba wejść do sklepu, gdzie te gitary są, w tym przypadku jest to Guitar Center w Łodzi, hahaha, na Brukowej, i trzeba taką gitarę wziąć do łapy i sobie obadać. Natomiast to, co ja tutaj robię, czyli test grzebyczka i to wszystkie mierzenie, no ma to tylko i wyłącznie pomóc naprowadzić. Oczywiście uważni widzowie, którzy oglądają, odkąd się ten rodzaj testów pojawił, odkąd oglądają, no to już mogą sobie też wyrobić jakieś zdanie, mając swoją gitarę też, być może sobie gdzieś to tam mierząc. Producenci zawsze piszą różne rzeczy, ja wam te rzeczy tutaj będę po prostu na ile mogę pokazywał i przekazywał, no i zobaczymy sobie jak taki gryf po prostu wygląda. Jest to chyba najlepszy w tym momencie sposób, żeby go mierzyć. Próg pierwszy, okolice progu pierwszego, no widać, że jest płaściuteńko i że to jest naprawdę sportowo. I tak samo widać na progu 12, że też jest całkiem płasko, czyli no to jest to, co tygryski być może lubią nawet najbardziej. Obklejam to tasiemką, bo ten grzebyczek lubi zniszczyć lakier, jak się okazało. Jeśli chodzi o grubość tego gryfu na progu pierwszym, 20,9-21 mm, więc całkiem przyjemnie. Na progu piątym, dobrze jestem na piątym, a nie, na szóstym. Na progu piątym mamy 21,3, na progu ósmym, no już niech będzie, że na progu ósmym 22, czekajcie, no niech będzie już na tym siódmym. Na siódmym 22,2, na dwunastym jest 22,9. No później robi już nam się ta stopka tutaj, więc to nie ma już sensu, ale ta stopka też jest bardzo ładnie tutaj, wiecie, wyprofilowana. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony mamy te dojścia do wysokich pozycji. Szerokość na siodle 42,3, gdzie szerokość na pierwszym progu to jest 44,1, a rozstaw strun na siodełku to jest 35,4. Na progu piątym mamy już 48 mm, na progu ósmym niech już będzie 50,2, na progu dwunastym, szanowni państwo, jest 52,5 i już na progu ostatnim, 24, bo tyle tych progów tutaj jest, 56,7, jeżeli chodzi o wymiary. Przetworniki mierzą się. Tutaj trzeba od razu też powiedzieć, że jest w bardzo przyjemnym miejscu gniazdo, bo gniazdo jest takie fenderowskie i wkłada się to tu, no i jakoś tak specjalnie nie przeszkadza. Co prawda ja preferuję, że te gniazda są tutaj jest to najlepsze. No oczywiście, wiecie, w Gibsonach będzie w ogóle tutaj taka jopa wystająca przy z prostym jacku, no to może to tam komuś przeszkadzać, może wtedy lepiej kątowy. Tutaj raczej kątowego sobie nie wsadzimy, ale jakoś specjalnie tutaj nie zauważyłem, żeby mi to przeszkadzało. Jest to gdzieś tam odsunięte od tej nogi, o którą się to opiera, chociaż no być może ja wolałbym jednak, żeby bezpieczniej było to zrobione tutaj. Przetworniki mierzą się, szanowni państwo, 14,3, jeżeli chodzi o bridge'owy. Neckowy mierzy się na 7,8, czyli jest go połowę mniej, ale no wiecie, no to też wynika z fizyki, że tutaj te struny głośniej grają, głośniej, więcej wibrują i nie musi być taki mocny super przetwornik. Zresztą też fajnie, że to się tak zmienia. Jak powiedziałem, znaczy w sensie, że jest ta uniwersalność, no to o to mi chodzi. Ja czasami to szybciej mówię niż myślę i o to chodzi. No, że jest ta uniwersalność, czyli że mamy mocność i mamy słabość. I możemy sobie jeszcze to rozłączyć. 3,97 po rozłączeniu nam daje neckowy i 7,33 daje nam bridge'owy.
Mahoniowa gitara, więc no może swoje ważyć. Zobaczymy co ona tutaj waży. Tak na oko, na... Słuchajcie, nie jest to ciężki instrument. Nie powiedziałem, że to jest jakiś super ciężki instrument. Natomiast no zobaczymy sobie, nie będziemy gdybać. Zważymy ten instrument i będziemy wtedy wszystko tutaj, słuchajcie, wiedzieć. Ja schudłem 10 kilo, więc być może gitary mogą być trochę cięższe. Chociaż po wakacjach to chyba mniej schudłem niż 10. Dobra, ile tam jest? 3,36, więc to jest poniżej 3,5, gdzie 3,5 ja uważam za pewnego rodzaju normę i jest to poniżej, więc no jak na tak wielką gitarę jest całkiem nieźle. Co ja to jeszcze zawsze mierzę i ważę? Chyba to już wszystko, nie? Pokazałem też jak to się na pasku robi. Więc słuchajcie, teraz sobie posłuchamy nagrania pokojowego. Nagrania, które zrealizowałem na Rolandzie Jazz Chorusie i na Johnsonie Millennium z symulacją Twina. Jest to rozbite przez Nuxa Duo Time'a w stereo z dwoma różnymi delayami w różnych tempach. Znaczy one są w połowie swoich temp, więc synchronicznie się zgadzają. I jeszcze dodatkowo leciuteńko jest Taurusik Servo też w to wpięty. Czysta taka oto barwa, a potem wam opowiem już wrażenia i tyle, no. Zapomniałem dodać jedną rzecz, słuchajcie, gitara w komplecie jest z miękkim takim pokrowcem, ale takim miękkim, całkiem solidnym pokrowcem, więc żadna tam, wiecie, cienka szmatka. W przypadku V-ki jest to o tyle no wartościowe, że wiecie, no futerały i generalnie pokrowce na V-ki no to bywają drogim shitem, a tutaj już mamy to od razu, wiecie, w
komplecie z logo, fajne i tak dalej. Tu oczywiście jest cały komplet wszystkiego do sterowania tymże Evertune'em. Taki kluczyk fajny, Evertune'owski. No i wiecie, no jeśli ktoś kupuje pierwszą fałkę i nie ma case'a od starej, bo na przykład sobie zamienił, no to tutaj już to ma. W środku jest ten case'ik, to jest fajnie wyściełany, bo ma taką prze... Nie wiem, widać to? No widać, coś tam ciemno tu jest, ale coś tam widać. Taką przekładeczkę na te rogi. Jest ok. Słuchajcie, ja czyszczę gitarę, zrobimy sobie jeszcze reasumację i do następnego odcinka. Słuchajcie, reasumując, gitara w tym momencie kosztuje mniej niż piątkę. Nie jest to mało pieniędzy, więc każdy by się zastanowił, czy tutaj dostajemy dużo różnych fajnych rzeczy. Więc tak, moim zdaniem przetworniki są całkiem niezłe, mimo tego, że nie są to przetworniki, wiecie, amerykańskie. No to grają całkiem przyjemnie, zresztą ja od wielu lat propsuję jednak te Duncan Design i dla wszystkich tych, którzy jakoś nie są specjalnie, wiecie, snobistycznie nastawieni do brzmienia poprzez to, że muszą mieć jakiś napis, no to te przetworniki spokojnie dadzą radę. Mostek Evertune do tanich nie należy. Jest to chyba w tym momencie najdroższy mostek taki, który można sobie gdzieś tam kupić, wymienić. Dużo ludzi wkłada taki mostek do instrumentów. Tutaj już to macie. Kształt, no jest on podobny do Jacksonów, do LTD, które też zresztą można kupić w Guitar Center. Jest to agresywna fałka dla bardzo ściśle określonych gitarzystów. To nie jest gitara do grania bluesa, tak? No ale mamy tutaj naprawdę tak, wygodę przez te ścięcia, bo o tym jeszcze nie mówiłem, że to są takie fajne ścięcia, które no, powodują, że ręka fajnie leży, nic tutaj się nie obciera specjalnie i całkiem naturalnie to wychodzi. Sportowy gryf, nie pamiętam jaki jest radius tego gryfu teraz, ale obstawiam, że tutaj jest dobre 14 co najmniej. To jest wrzucone gdzieś tam z specka, więc sobie to już dawno pewnie sprawdziliście. Blokowane klucze, które całkiem nieźle trzymają strój, no i gitara jest bardzo ładnie wykonana. No jak mówię, no gdzieś tam jak się pod światło będziecie patrzeć, to też tam czepiam się. Myślę, że to w ogóle jest czepiactwo z mojej strony były. Całkiem nieźle zrobione. No dobra, może tu włączenie podstrunnicy na przykład tego bindingu, bo to jest taki leciutki też binding w ogóle, ciemny, czarny, jakiś taki plastik chyba tu jest. To może gdzieś tutaj widać jakieś odcięcie, no ale generalnie słuchajcie, jeśli ktoś lubi tego typu instrumenty, to jest to fajnie zrobiony, ładny instrument. Zresztą jak mówię, no po W ją poznacie, tam robią dobre instrumenty jednak i nie tylko Solary przecież. No i generalnie tak, no dostajemy całkiem dużo, ceny w tym momencie są jakie są i pewnie przed pandemią ta gitara by kosztowała ze 3000 zł, z tym już trzeba żyć, tak naprawdę to już chyba trzeba przestać o tym mówić. Jeżeli szukacie instrumentu nowego za okolice piątki do metalu i to jest wasz wybór, czyli taka fałka, to jest to na pewno gitara, na którą trzeba zwrócić uwagę. Słyszeliście jak zagrała, sami możecie ją ocenić, wygodnie się gra, no i jest całkiem niezła. Ja bym wolał ją w innym kolorze. Tak jak powiedziałem, w Guitar Centrze mają te gitary od groma i ciut w różnych kolorach, w różnych wykończeniach, z różnymi mostkami, w różnych kształtach i tak dalej, i tak dalej. Wpadnijcie sobie i sobie to ograjcie. Pamiętajcie o sprawdzaniu linków w tymże opisie, bo tutaj można dużo rzeczy różnych tam fajnych znaleźć. No i co? I generalnie jest spoko, moim zdaniem. Tyle. Co tutaj powiedzieć? No, patrząc na to, jakie są teraz instrumenty w tej kategorii cenowej, w której tą gitarę oceniam, jest ok. Jest naprawdę tak, że można spokojnie tą gitarę wziąć pod uwagę, wybrać tą z tych wszystkich, które się wzięło pod uwagę i samemu po prostu dokonać wyboru, ale no nie zawiedziecie się na tym instrumencie i wiochy tutaj nie ma. Oczywiście, jak to bywa na końcu odcinków, zawsze dziękuję wszystkim, którzy dotarli do samego końca.
Nie wiem, czy możecie tutaj dzisiaj coś napisać, jakiś komentarz. Możecie się wykazać swoim własną inicjatywą i wymyśleć jakiś komentarz potwierdzający, że dotarliście do samego końca. Oczywiście również, jak zwykle to bywa na końcu odcinków, dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają. Za chwilę, już za momencik, postanowiłem, że chyba na początku września, pod koniec sierpnia ogłoszę tenże mój specjalistyczny cel październikowy, rewolucję październikową chciałbym zrobić. To jest dobry ten tytuł na tą całą akcję. W każdym razie bardzo wam dziękuję za to, co już robicie, co jeszcze zrobicie i co już zrobiliście dla tego kanału. Osoby, które są na liście, są to osoby, które po prostu umożliwiają mi przekształcenie tego w pracę, umożliwiają mi to, że to pomieszczenie jest co miesiąc opłacane bez długów i że mam na różne inne opłaty. A FOK jest moją pracą. Spełniliście marzenie, którego nigdy się nie spodziewałem, że się je uda spełnić. Zapraszam do wspierania, będzie mi bardzo miło, jeżeli nawet dyszką wejdziecie i ten kanał wesprzecie, jeżeli jeszcze go nie wspieracie, a jeżeli już go kiedyś wspieraliście, to wróćcie do nas, wróćcie na listę. Słuchajcie, deska, po desce końcówka samochodowa, jutro odcinek archiwalny, w sobotę odcinek normalny. Jedziemy z tematem, nie przesadzam chyba. Słuchajcie, ja lubię to robić. Lubię dzielić się z wami tą wiedzą, lubię, żeby te filmiki się pojawiały. Chcę ich ładować dopóki można, dopóki jest siła, dopóki jest na to pieniądz, miejsce i czas. I dopóki kręci się to tak, jak się kręci, to ja wiem, że nie wszyscy oglądają wszystkie odcinki, ale ja tych odcinków chcę ładować po prostu od groma, żeby tutaj była encyklopedia wideofoniczna po polsku dla wszystkich i żeby można było sobie znaleźć to, co się lubi. Bardzo wam dziękuję za wszystko.